Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczyna nowy cykl. Mam nadzieję, że będzie się cieszył takim powodzeniem, jak właśnie w chwili obecnej, szanowni państwo. Mamy znamienitych gości, ale chciałam tylko kilka słów o naszym nowym cyklu, a więc Salon Muzyki i Literatury. To dwie piękne sztuki, sztuki, które łączą się, które są ze sobą absolutnie do dna połączone, są syntetyczne, spójne i właściwie nie mogą występować bez siebie. To jest taka podstawowa sprawa. Oczywiście poetyka muzyki w tytule dzisiejszego naszego spotkania myślę, że wybrzmi bardzo mocno i myślę, że wybrzmi w wielu wymiarach. Pani Elżbieta Mazur jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, jak i również jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny. Swoje umiejętności wokalne przez całe swoje życie, można powiedzieć, każdy śpiewak rozwija. I pani Elżbieta Mazur również kształciła się u wielkich, wspaniałych śpiewaków XX wieku. Szczególnie mogę wymienić to Antonina Kawecka, słynna śpiewaczka. Pani Elżbieta była laureatką wielu konkursów, ale myślę, że też ważną sprawą jest, aby podkreślić, zresztą przywiozła ze sobą. Jest laureatką przede wszystkim dwóch złotych masek, którą jedną otrzymała za rolę w Księżniczce Czardasza, a drugą za rolę Laury w operze Gioconda. Szanowni państwo, zapraszam do nas pani Elżbieta Mazur, sopranistka, artystka i wieloletnia solistka Opery Śląskiej w Bytomiu oraz pianista Andrzej Filipek. Śpiewała i bez poezji to chyba w ogóle no nie dałoby się. Proszę tutaj o. No nie da się bez poezji, ponieważ żadna muzyka nie istnieje bez poezji. Od zarania, kiedy tylko tworzono już, kiedy tworzyłem, były melodie ludowe, tańce ludowe, to zawsze kompozytorzy czerpali właśnie z tego ludowego tworzywa i od tego wszystko się zaczęło. Zatem kompozytorzy, bazując na tym tworzywie, które wychodziło z ludowości, mówimy wtedy o folklorze, kompozytorzy niedosłownie cytowali tę muzykę, ale na bazie pewnych motywów lub pewnych cytatów tylko stylizowali, bo to się nazywa stylizacja artystyczna, w duchu danej epoki, w której żyli, oczywiście wykorzystując takie narzędzia i takie prądy w muzyce, które wtedy były aktualne. Zatem nigdy muzyka nie była oderwana od tego, co ludowe i od tego, co się wiązało z literaturą. Zatem czerpali z poezji, z literatury. Wystarczy powiedzieć, że skoro mam tylko mówić, nie będę wchodzić poza Europę, bo Europa jest kolebką tego wszystkiego, co najpiękniejsze i tej wielkiej kultury, to wystarczy spojrzeć na niepodległą Polskę, która mimo, że była niepodległa, to jednak kompozytorzy i Chopin, i Moniuszko, i inni w linii prostej kontynuowali te piękne idee chopinowskie i moniuszkowskie, jakby podtrzymując i pielęgnując język polski i muzykę
polską, która czerpała i z Oberka, i z Mazurka, i z Kojawiaka, czyli kompozytorzy zawsze chronili nie tylko to, co ludowe, ale też to, co ludowe, wiązali z literaturą i zawsze, jak się czyta o kręgach towarzyskich, przyjacielskich, to każdy kompozytor poruszał się wśród takich kręgów mu najbliższych, bo zawsze była synteza literatury i muzyki i właśnie koledzy, przyjaciele pisali teksty, a kompozytor, na przykład tak jak Chopin. To była epoka, kiedy należało być wirtuozem instrumentu, który się nazywa, że nie mamy tutaj fortepianu. I wtedy towarzysko w takim pięknym kręgu, powiedzmy w takim, może troszeczkę mniejszym niż my dzisiaj tutaj siedzimy, improwizowano utwory. Właśnie 19 pieśni, przypuszcza się, że przynajmniej kilkanaście z nich Chopin właśnie w takim towarzystwie komponował, bo to, że w ogóle wydane są pieśni, to zawdzięcza swoim kolegom, z którymi chodził do liceum w Warszawie i w ogóle Chopin nie przywiązywał wagi, mówi, ach tam pieśni, ja nie przywiązuję większej wagi do pieśni, natomiast Tytus Wojciechowski, jeszcze jeden z któryś z kolegów, kilkanaście lat po śmierci Fryderyka Chopina, to właśnie dzięki nim mamy te pieśni, bo oni je chronili od zapomnienia.